Renata Kowalska jest znaną i cenioną dziennikarką radiową. Jej głos słyszą płocczanie już od 20 lat. W pracy niezwykle perfekcyjna, a jednocześnie bardzo życzliwa dla innych. Podczas swoich audycji nie boi się poruszać trudnych tematów. Zadawanie niewygodnych pytań swym rozmówcom również nie stanowi dla niej najmniejszego problemu. W zeszłym roku Renata wykorzystała swoje doświadczenie oraz umiejętności i założyła własną internetową rozgłośnię radiową, która szybko zyskała sympatię słuchaczy. Dziś jest więc nie tylko szanowaną dziennikarką, ale również szefową Radia Płock. Po tej rewolucji w życiu zawodowym przyszedł czas na następne zmiany. Renata postanowiła wziąć udział w programie, w którym zostanie kompletnie odmieniona. Co sprawiło, że nasza bohaterka zdecydowała się na metamorfozę? Spotykam się z wieloma osobami na co dzień, z różnymi osobami. Są to politycy, są to ludzie kultury, zwykli mieszkańcy Płocka. No i fajnie by było wyglądać normalnie, w miarę przyjaźnie i sympatycznie. A jakich efektów oczekuję po tym programie? Chciałabym w końcu chyba znaleźć swój styl, znaleźć swoje miejsce w modzie. I potrzebuję chyba kogoś, kto by mi powiedział, w czym mi będzie dobrze, w czym się będę dobrze czuła. Renata przyznaje, że z dobraniem odpowiedniego stroju dla siebie ma kłopoty. Nie zawsze potrafi określić, co do niej pasuje. Bo bardzo często podobają mi się jakieś, nie wiem, sukienki, bluzki, spodnie na dziewczynach. Próbuję później przełożyć to na siebie. Niestety nie pasuje tak, jak bym chciała. Mam czy z pracy, czy z domu najbliżej Galerię Mosty i tutaj najczęściej przychodzę po właśnie takie zakupy. Czasami w drodze do domu z pracy szybki rekonesans sklepów, co się dzieje, czy jest coś fajnego. No ale najwięcej kłopotu sprawia mi właśnie to, żeby dopasować do siebie kolory czy krój generalnie, bo to, co podoba mi się na innych dziewczynach, no nie zawsze fajnie wygląda na mnie. Generalnie chodzę w spodniach. Jak mam założyć sukienkę, to jest to dla mnie straszna męczarnia, wyzwanie i mam tylko dwie sukienki w domu, tak? Zatem nienawidzę sukienek ani spódnic, chociaż wiele osób twierdzi, że powinnam chodzić w spódnicach czy w sukienkach, ale generalnie w mojej szafie przeważają spodnie, zatem mam swój ulubiony sklep, w którym zakupy, jeżeli chodzi o spodnie, trwają 5-10 minut. Jak już znajdę to, czego szukam, to kilka par od razu, chociaż to nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Wiele osób powtarza, że bez sensu, bo chodzę w jednych spodniach cały czas. Renata nie ukrywa, że największe wyzwanie stanowi dla niej wybranie stroju na jakąś szczególną okazję. No to już jest całodzienne wyzwanie. Wtedy zabieram przyjaciółkę do sklepów, do galerii. Chodzimy od sklepu do sklepu, spędzamy wtedy praktycznie cały dzień, przymierzamy wszystko, co wpadnie w ręce, co może pasować. Robimy rundę raz jeszcze, później jakaś szybka kawa, wracamy do sklepu. Jeżeli faktycznie ta sukienka, czy nie wiem, bluzka, spodnie podobają nam się nadal, no to wtedy kupujemy, bo stwierdzamy, że to jest to. W metamorfozie pomagają naszej bohaterce płoccy specjaliści w dziedzinie piękna. Jednym z miejsc, gdzie Renata przechodzi szereg zabiegów, jest City Spa. Zaczęliśmy od zabiegów liposukcji ultradźwiękowej, która ma za zadanie zlikwidować tkankę tłuszczową w danym obrębie ciała. Aby wzmocnić efekt zabiegowy, liposukcję ultradźwiękową można połączyć z innymi technologiami kosmetycznymi, takimi jak fale radiowe, mezoterapia czy masaż próżniowy. Dodatkowo będziemy działać na ujędrnienie skóry i na pozbycie się celulitu, bez względu na jego rodzaj. Na czym polega ten zabieg? Zabieg liposukcji ultradźwiękowej polega przede wszystkim na rozbijaniu tkanki tłuszczowej, która traktowana jest jako toksyna i metabolizowana przez wątrobę i wyrzucana na zewnątrz. Jest to zabieg może nie stricte wyszczuplający całe ciało, ale dokonujący korekty danej partii ciała. Czy liposukcja ma jakieś skutki uboczne? Generalnie zabieg jest bezbolesny. Jedynym minusem w trakcie zabiegu jest to, że klientka słyszy takie dosyć intensywne świsty w uszach. Po zabiegu mogą się pojawić takie dolegliwości lekkiego obciążenia wątroby, tak, takiej niestrawności, ale one są bardzo rzadko. Jak często można wykonywać taki zabieg? Zabiegi wykonujemy w odstępie między 7 a 10 dni ze względu na to, że jest to dosyć intensywny zabieg, który może obciążać wątrobę, więc musimy bardzo uważać na czas wykonania takiego zabiegu. Czy można wzmocnić efekt? W naszej ofercie jest sporo tych zabiegów, ponieważ specjalizujemy się w zabiegach wyszczuplających i antycelulitowych.
więc tutaj liposukcję ultradźwiękową można połączyć z zabiegami mezoterapii, z falami radiowymi zabiegi, bądź masażu próżniowego, które będą bardzo dobrze też działały na ujędrnienie skóry i na celulit. Czy istnieją przeciwwskazania dla tego zabiegu? Czy każdy może skorzystać z tej opcji? Jest to dosyć inwazyjny zabieg, więc lista przeciwwskazań jest dosyć długa. Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe, takie jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie, metalowe przedmioty w ciele, tak, też są przeciwwskazaniem, szczególnie rozrusznik serca. Przeciwwskazaniem będą wszelkiego rodzaju choroby wątrobe. Więc tych przeciwwskazań jest dosyć dużo. No, ciąża, tak, menstruacja, no to już takie przeciwwskazania standardowe, że tak powiem. A jak nasza bohaterka czuje się po tym zabiegu? Zabieg, mimo że wydawało się, że będzie taki bardzo inwazyjny, tak, tutaj sama nazwa wskazuje na to, liposukcję, zatem trochę strachu gdzieś tam się pojawia. A jak ocenia pobyt w City Spa? Powiem szczerze, że pierwszy raz, gdy tutaj przyszłam, miałam pewne obawy, bo zawsze omijałam szerokim łukiem takie miejsca, ale tutaj dzięki bardzo sympatycznej pani Oli, bardzo miłej obsłudze wszystkie osoby, które tu pracują, tak bardzo ciepło i sympatycznie podchodzą do każdego, zatem też dbają o taki komfort, że można poczuć się jak naprawdę w fajnym miejscu, gdzie można się zrelaksować, mimo że te zabiegi takie są dosyć straszne w nazwach. To nie ostatnia wizyta Renaty w City Spa. Następnie naszą bohaterkę czeka kuracja na twarz, szyję i dekolt. Renata otrzymała również instrukcje dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Czy uda jej się wprowadzić je w życie? Jakim jeszcze zabiegom zostanie poddana, by stać się piękną? Oglądajcie następny odcinek.